Witajcie, kochani, prawi. Od klęski w Afganistanie poprzez stawianie na Niemcy, aż po słowa o małym wtargnięciu Rosji na terytorium Ukrainy. Prezydent Biden zrobił wszystko, by osłabić odstraszającą wiarygodność Zachodu w relacjach z Rosją. Czy wobec tego Władimir Putin zdecyduje się na wojnę? O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. O. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Dziś temat niewesoły, bo i sytuacja nie jest zbyt wesoła. Będziemy się zastanawiać w jaki sposób polityka Bidena doprowadziła do tej sytuacji, którą mam, bo wydaje mi się, że w tych wszystkich kalkulacjach, które gdzieś czytam w mediach, cały czas jest taki problem, żeby... Przypomnieć sobie i, i pamiętać o tym, że zupełnie w innej sytuacji znajdowaliśmy się jeszcze pół roku temu, i to, co się zmieniło, to zmieniła się polityka USA wobec Rosji, która oczywiście jej elementem tej zmiany polityki było to, żeby w jakiś sposób wzmocnić Niemcy i do pewnego stopnia Francję w relacjach z Rosją. Natomiast zanim zaczniemy się nad tym wszystkim zastanawiać, wydaje mi się, że ważne jest to, żebym poczynił tutaj dwa takie, dwie uwagi albo dwa takie zastrzeżenia. Po pierwsze, e Trzeba pamiętać o tym, i myślę, że to jest z łatwością o tym zapominamy, że gdy mówimy o takich sytuacjach, to jest podobnie jak w polskiej narracji o II wojnie światowej, czasem zapomina się o tym, kto jest głównym sprawcą, kto jest głównym odpowiedzialnym. Jeżeli dojdzie do rosyjskiej agresji na Ukrainę, to głównym sprawcą i odpowiedzialnym będzie oczywiście Władimir Putin. To on odpowiada za tą morderczą, imperialną politykę Rosji, i pomimo tego, że ja będę dużo bardziej krytykował w tym filmie Joe Bidena, niż. Władimira Putina. To nie wynika z tego, że tak uważam, że on jest bardziej za to odpowiedzialny, tylko dlatego, że po prostu to jest podcast czy kanał o polityce amerykańskiej. No i tutaj będziemy szukali przede wszystkim uzasadnienia tej sytuacji, więc to jest pierwsza rzecz, o której chciałbym, żebyśmy pamiętali. Druga rzecz to, to to, że jakby podkreślam, chociaż o tym pewnie jeżeli oglądacie ten kanał, doskonale wiecie. Ja się zajmuję polityką amerykańską. Po rosyjsku nie mówię, nie czytam, nie czytam rosyjskiej prasy, nie jestem specjalistą od Rosji, więc wszystkie rzeczy, które tego dotyczą, siłą rzeczy są bardziej bardziej spekulacjami niż te, które dotyczą niż te spekulacje moje dotyczące polityki amerykańskiej, e, więc to musicie wziąć pod uwagę, że nie brać wszystkiego, co ja mówię, będę starał się zaznaczać, kiedy to, co mówię, nie jest wywiedzione przeze mnie z jakichś źródeł albo od kogoś, tylko jest jakimś elementem mojego myślenia. Przy czym, żeby nie popadać zbytnio w jakąś tam fałszywą skromność, no to muszę powiedzieć, że jak spojrzałem sobie na te filmiki no, publikowane od zeszłego roku właśnie o polityce, rosyjskiej polityce Bidena, kiedy mówiłem o tym, dlaczego Biden chce podarować Merkel rurę, dlaczego chce wzmocnić Niemcy w relacjach europejskich, jakie to będzie miało konsekwencje, to w przeciwieństwie do wielu analityków, jak choćby Witolda Jurasza, którego ostatnio strasznie hejtuję Zonetu, który mówił, że Biden w przeciwieństwie do Trumpa skończy z polityką apizmentu, to ja niczego się nie muszę wstydzić i większość z tych rzeczy, o których mówiłem, się yy, sprawdziła. Ale tak jak mówię, weźcie spekulacje, nikt z nas nie wie tego, co, nie wie, yy, 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 tego, co się wydarzy. Yy, ja szczególnie, Szczególnie nie szanuję takich tekstów pod tytułem Jak myśli Władimir Putin, bo tych tekstów jest 1500 i której z nich na pewno muszą się mylić, bo Władimir Putin już myśli zasadniczo wszystko. Ale dobrze, to tylko te zastrzeżenia. Teraz przejdźmy do, do za zarysowania mniej więcej sytuacji. No, wiemy o tym, są takie sygnały, że rzeczywiście eskalacja napięcia postępuje, tak należało powiedzieć. W poniedziałek ma być ewakuowana ambasada amerykańska w Kijowie razem z rodzinami dyplomatów. Nie wiem, czy jakaś tam, że tak powiem taka skeleton crew jak to się mówi po angielsku, czy taki taki podstawowy jakieś tam funkcje będą dalej spełniać. Podobno też Izrael ma ewakuować swoją ambasadę. Druga rzecz, która też jest jakoś tam niepokojąca, to to, że Foreign Office brytyjskie powiedziało, że Rosja ma taki plan czy miała, obojętnie jak to nazwać, rozważenie zainstalowanie swojego człowieka w Kijowie, czyli jakiegoś rządzącego na Ukrainie, który byłby podległy Moskwie, byłby prorosyjski po prostu. No oczywiście cały czas mamy do czynienia z doniesieniami o koncentracji wojsk i to to na co to w tej chwili wygląda, to jest takie okrążenie Ukrainy, no bo z jednej strony, oczywiście pierwszy front to jest wschód, tak mi się przynajmniej wydaje Donbas, i tak dalej, tak dalej, czy ten najbardziej oczywisty, nie wiem czy pierwszy, czy od tej strony Rosjanie uderzą, jeśli uderzą natomiast no, on jest najbardziej oczywisty o nim mówimy od długiego czasu, no ale mamy też te ćwiczenia na Białorusi, tam są przesuwane samoloty, też nie jestem specjalistą od wojskowości, więc jak cokolwiek źle powiem to też mnie, mi to wybaczcie i nie bierzcie tego za dobrą monetę, co mówię w tych sprawach, co jest jakimś tam amfibią, nie wiem czym innym. Um... No ale też na Morzu Czarnym i od strony e, Naddniestrza ewentualnie może na przykład przyjść atak. Oczywiście od strony Krymu trzy e, właśnie okręty, amfibie, takie, które mogą, jak rozumiem, zostać użyte do desantu, wypłynęły z Bałtycka. Wielu uważa, że one właśnie zmierzają na e, Morze Czarne, tak? Ostatnia rzecz, której warto teraz od, za, zarysować tą sytuację, to jest cała ta afera z głównodowodzącym już byłym, który podał się do dymisji i został zmisjonowany marynarką Niemiec admirałem Kajem Achimem Schönbachem, który. Miał wizytę w Indiach, tam New Delhi chyba czy coś takiego. I tam podzielił się swoimi refleksjami na temat rzeczywistości, mówiąc m.in., że Krym jest już stracony i już nigdy nie wróci. Putin chce. I prawdopodobnie zasługuje na szacunek. I danie mu tego szacunku ze strony Zachodów byłoby według niego bezkosztowe lub małym kosztem dla Zachodu, bo Zachód potrzebuje Putina, żeby stawić czoła Chinom. Taka niesłychanie dojrzała geopolityczna analiza. No zawsze, że tak powiem, teraz chyba tym się wojskowi zajmują, a nie budowaniem armii i dowodzeniem. No, a nieważne. Oczywiście marynarki wojennej, ale. Dalej on mówi Szonbach, czy Gruzja spełnia warunki przyjęcia do NATO? Owszem, ale czy byłoby ją mądre przyjąć? Nie. Eee, no, i ten szambach został odwołany, natomiast ja to, o tym mówię, bo to nie jest problem, że on to powiedział, bo to oczywiście tam zostało zdementowane, że to nie jest stanowisko. Natomiast problem jest taki, że oczywiście, to znaczy, to jest pierwszy problem, że on to powiedział, dał się nagrać, że to wyszło na jaw, to jest jeden problem. Ale drugi problem, moim zdaniem dużo poważniejszy, bo zdementować to zawsze można, można to jakoś tam pr ograć, to jest to, że on tak myśli i wydaje mi się, że spora część niemieckich elit w ten sam sposób myśli. Mówię o tym dlatego, że wydaje się, że ten sam problem dotyczy Bidena, bo teraz przy Chodzimy do tej kluczowej rzeczy, która może przyczynić się do zaognienia tego konfliktu, a na pewno nikomu nie pomoże, czyli tej katastrofalnej konferencji Joe Bidena. Chyba jednej z najgorszej konferencji Joe Bidena w historii. Nie wiem, dlaczego jego otoczenie uznało, że jak on będzie mówił przez godzinę i odpowiadał na pytania przez godzinę i 50 minut, to w jakiś sposób mu to pomoże. 500 już wyjaśnień i sprostowań musiało biuro prasowe Białego Domu przygotować. Nie tylko w kwestiach dotyczących Ukrainy, ale na, na nich się dzisiaj skupimy, bo tym tematem się zajmujemy, ale tylko wspomnę, że i o wyborach on mówił, jakieś głupoty o mediach, że on nie wierzy w sondaże, że wybory mogą być nieuczciwe. No po prostu trochę zamienił się, mówiąc szczerze, w Donalda Trumpa. Przy czym Donald Trump mówił to codziennie, a Joe Biden jest przez 10 miesięcy schowany, bo tyle czekaliśmy na jego następną konferencję prasową, a teraz nagle ten. Więc oczywiście tam padły te słowa katastrofalne o tej tak zwanej minor incursion które ja tłumaczę jako niewielkie wtargnięcie. Tak? Myślę, że to jest precyzyjne. Inną sprawę, czyli Biden mówi, że Rosja zapłaci wysoką cenę, ale potem zaczyna się takie w ogóle, cały, cała to konferencja była dla mnie przerażająca, że Biden o tym wszystkim mówił tak jakby to jego w ogóle nie dotyczyło, jak on by był, dobrze ktoś powiedział z amerykańskich konserwatywnych komentatorów, że to był jak, jak, jak komentator sportowy z jakiegoś radia w New Jersey, który komentuje ostatni mecz Janki, że o, może on jest w dobrej formie, a może jest w słabej formie, może Putin zaatakuje, może Putin nie zaatakuje, wiecie, nie wiem, ja się trochę na tym znam, trochę to obserwuję. Moje zdanie jest takie, ale mnie wszyscy się ze mną. Jakby nie lider wolnego świata, tylko człowiek, który liczy się, dzieli się swoimi refleksjami. Więc Biden mówi tak, Rosja zapłaci wysoką scenę, a potem padają właśnie te słowa o tzw. Tak minor incursion. Inną sprawą jest niewielkie wtargnięcie, a my będziemy musieli spierać się o to, czyli zachód w tym sensie, tak, my, spierać się o to, co zrobić i czego nie zrobić. Potem jest pytany przez dziennikarza o doprecyzowanie tego. I mówi, że no jest linia nie do przekroczenia i to jest rosyjskie wojska przekraczające granice zabijające ukraińskich żołnierzy. I znowu o braku jedności e, wśród NATO. Myślę, że to zmienia wszystko. Znaczy sytuacja, w której e, Rosja zaatakuje, m, no, przeprowadzi inwazję, czyli rosyjskie wojska zabijające ukraińskich żołnierzy, jak powiedział e, Biden. Myślę, że to zmienia wszystko, ale to zależy od niego, co on zrobi, czy od Putina i do jakiego stopnia będziemy mieli jedność e, w NATO. Biden to Tutaj w tej sytuacji to jest przerażające. Rząd tak jakby daje Putinowi gotowy przepis na, gotowy przepis na eskalację agresji i żądań, I mówiąc, wiesz. Ty możesz zrobić taką inwazję, ale możesz też zrobić wiele innych rzeczy, i wydaje mi się, słuchaj, z mojej oceny tak wynika, że NATO i Zachód nie są na tyle zjednoczone, żeby na to odpowiedzieć w sposób e, konsekwentny, tak? Czy można zapytać, a jak wkroczą zielone ludziki, a na przykład nie rosyjscy żołnierze, to wtedy Zachód właściwie już nic nie może robić, tak jak było na Krymie, prawda? A jak się uda zająć na przykład jakiś element infrastruktury ukraińskiej bez jednego wystrzału, bez żadnych ofiar po stronie ukraińskiej, no to wtedy też się zastanowimy, ale wiecie, no może być ten problem z jednością. Na to, czyli tak naprawdę on wysyła sygnał, który mówi Putinowi tyle: bardzo bym nie chciał musieć cię ukarać, więc zrób tak. Żebym tego nie musiał robić, prawda? A jest wiele sposobów, masz w cały wachlarz możliwości na swoim e, pod, podorędziu. Dalej o tej jedności, która mówi o, o jedności NATO. To bardzo ważne, by utrzymać jeden punkt widzenia w NATO, mówi Biden. To jest to, czym zajmuje się sp y, przez sporą część czasu, ale są różnice. Są różnice w NATO dotyczące tego, co kraje gotowe są zrobić w zależności od tego, co się stanie. I to jest właśnie element dal dalszy tego, jak Biden zachowuje się jak komentator sportowy. Czy Putin zaatakuje Ukrainę, prawda? Czy myślę, że on przetestuje Zachód, przetestuje USA i NATO tak bardzo, jak będzie mógł? Tak, myślę, że to zrobi. Gdyby miał zgadywać, to myślę, że wkroczy. Teraz, żebyście dobrze zrozumieli to, o czym mówię, bo za chwilę też będę o tym, że pewnie znajdzie się wielu realistów, którzy będą bronić Bidena, że to, co on powiedział, jest tak naprawdę prawdą. I ja się z tym zgadzam. NATO jest podzielone, w NATO nie ma jedności. Agre re reakcja NATO na agresję rosyjską na Ukrainę w 2014 roku była bardzo znikoma. Czy w sensie To, że na przykład dzisiaj mówimy o inwazji Ukrainy, a nie ponownej czy kontynuacji inwazji na Ukrainę, to świadczy o tym, że jest słabość, po stronie NATO. Ale jedną rzecz trzeba sobie powiedzieć. To mówi lider wolnego świata. A nie analityk, komentator. To nie mówi amerykański, przepraszam, Łukasz Warzecha czy ktokolwiek inny pierwsze nazwisko z brzegu, o tym mówię, czy Maciej Kożuszek, tylko to mówi prezydent wolnego świata, który nawet jeśli tej jedności do końca nie ma, to musi prezentować jednolity front i musi pokazać w takiej sytuacji, gdy Rosja stawia Zachód w sytuacji szantażu, musi pokazać jedność i siłę. To są z absolutnie elementarne rzeczy. tak? To tak jak prezydent nie może w sytuacji, kiedy na przykład Ekonomia jest zagrożona ranem na banki, to nie może oceniać tej sytuacji tak, jakby był, był analitykiem gospodarczym. No, rzeczywiście może tak do takiej sytuacji dojść, tylko ma obowiązek mówić to, co nie doprowadzi do tej sytuacji. Tak? Więc to są za, absolutnie rzeczy e, polegające na elementarnej niekompetencji, nieuważności, nieobecności Bidena w sytuacji, w której, tak jak powiedziałem, on ma do odegrania rolę bardzo e, e, istotną. Tak? Czyli, bo, bo to jest trochę tak że Jen Saki już musiała wydać właśnie tak jak mówiłem 500 wyjaśnień, że Joe Biden wcale nie mówił o małym wtargnięciu, że jemu chodziło o co innego. Jen Saki to ciekawe, to to było najśmieszniejsze dla mnie w tym wszystkim, a zarazem najbardziej przerażające, że w jednym z wywiadów chyba w CNN czy w MSNBC zaproszona, wyjaśniająca e, to co powiedział Joe Biden, mówi: "Rozmawiałam z nim o tym wielokrotnie i wiem, że jego zdanie na ten temat tak nie wygląda". Tak? To chyba właśnie chodziło o ten minor incursion. Czyli innymi słowy, my przed chwilą usłyszeliśmy dwie godziny mamrolenia, jak to się mówi, paplania Joe Bidena od ściany do ściany i teraz ona nam musi powiedzieć, że ale ona z nim rozmawiała wielokrotnie i to, co on powiedział przed chwilą, to, to nie jest prawda. On tak nie uważa wcale, tak? E, więc my mamy uwierzyć, patrząc na Bidena, e, że człowiek, którego otoczenie musi wyjaśniać prasie, co on miał na myśli, e, jest w stanie skutecznie Komunikować się z Władimirem Putinem, tak? Człowiek, który nie był w stanie do swoich racji przekonać senatorów z własnej partii, chociaż wydawało mu się do ostatniej chwili, że oni po prostu mu ulegną w sposób cudowny. Joe Manchin i Christian Sinema wbrew swoim interesom politycznym położą się i powiedzą: O Boże, teraz przejrzeliśmy na oczy, Bidenie, twój plan jest taki wspaniały. Nie chcemy być po stronie Bula Connora i Georgia Wallesa, nie chcemy być rasistami, dlatego będziemy z Tobą. Więc nie był w stanie zrobić tego, ale będzie w stanie. Sprytną grą kijem, marchewką, przed Putinem po prostu zatańczyć jak, prawda, japoński aktor teatru Kabuki i Putin po prostu będzie miał w oczach mętlik i już zgodzi się na wszystko, tak? E, więc to, co powinien zrobić oczywiście Biden w sytuacji tej konferencji, to po pierwsze, moim zdaniem oczywiście, to po pierwsze zaznaczyć, że Rosja już w tej chwili. Przekracza mnóstwo czerwonych linii, takich jak aneksja Krymu, takich jak e, łamanie różnych innych ustaleń, których Rosja nie przestrzega z zachodem, tak? I już w tej chwili łamie te czerwone linie. I jeżeli chce usiąść do stołu, tak, to musi zmienić swoje zachowanie, a na pewno nie wygrywać tego miejsca przy stole za pomocą szantażu. Czyli że Putin mówi, a będzie może agresja na Ukrainie, a Biden mówi, porozmawiajmy o tym w takim razie, tak? E, więc teraz tak, oczywiście. Dla mnie nie mam najmniejszych wątpliwości. Wydaje mi się, że nikogo nie trzeba przekonywać, że to polityka Bidena doprowadziła do katastrofalnej sytuacji, niebywałego, bezprecedensowego w ostatnich latach zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie. Eee, natomiast oczywiście linia, którą Biden będzie broniony, to będzie też ciekawe, podobnie było zresztą z Afganistanem, to będzie linia realizmu politycznego, pragmatyzmu, brutto, brutalnej gry interesów, a nie jakichś górnolotnych idei. Czyli będziemy na przykład słyszeli tak, no Ukraina nie jest w NATO, prawda? Zachód nie może przecież pójść, czego chcecie, wojny. Tak mówi tak Carlson, prawda? Który ma obsesję na punkcie neokonserwatystów i innych, którzy wszędzie chcą wojny, prawda? Nie możemy pójść na konwencjonalny konflikt z Rosją, tak? Putin ma swoje potrzeby, trzeba zrozumieć tego, że Putin ma swoje interesy, on ma pewną wizję strefy wpływów rosyjskich, może nam się to nie podobać, ale musimy to uszanować, prawda? No i oczywiście, no i oczywiście to będzie, to będzie ta linia. Tylko, że problem polega na tym, mój problem z tym całym tak. Że ci zwolennicy realpolitik tak zwanej, jak na ludzi, którzy mówią, że oni twardo spo, stąpają po ziemi, łapią się na takie tanie chwyty polityków, którzy za pomocą odwołań do realizmu, pragmatyzmu, brutalnej rzeczywistości, brutalnej gry sił, prawda? Tak naprawdę przykrywają, e, przykrywają swoje nieudacznictwo, swoje partactwo, swój brak kompetencji, tak? Wystarczy, że polityk powie Interesy, a nie abstrakcyjne wartości, nie ideały, nie porządek międzynarodowy, i oni już mówią, o mój Boże, co za wspaniały mąż stanu, tak? Czyli wystarczy, że on wyjmie gitarkę i zagra piosenkę, którą oni znają, a oni już mówią, to jest po prostu Elvis Presley, tak? E żeby podać wam przykład, tak? E, oczywiście, ja się zgadzam z tym wszystkim, że przyjmowanie w tym momencie Ukrainy do NATO ze strony Zachodu byłoby nieodpowiedzialnością, bo Zachód nie jest gotowy jakby konsekwencji y, dalszych wyciągnąć, prawda? Zachód nie jest gotowy na konwencjonalny konflikt z Rosją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Natomiast weźmy sobie. W przypadku Afganistanu, jak doszło do totalnej klęski, co Biden mówił, z właśnie odnosił się do brutalnej prawdy, jak amerykańscy chłopcy mają ubierać za kraj, którego naród i armia nie chce bronić swojej własnej e, wolności, tak? Nie możemy prowadzić wiecznej wojny. Następny argument, Afganistan z punktu widzenia USA, to jest drugo albo i trzeciorzędne miejsce na geopolitycznej e, mapie świata, tak? To jest wszystko znowu prawda. Tylko pytanie jest takie: a czy pragmatyzm i realizm realpolitik miał coś wspólnego i nakazywał Bidenowi usunięcie żołnierzy z bazy Bagram, żeby dokładnie w tej dacie, w której chciał, żołnierze zostali usunięci, bo mu się w jego chorej głowie tak wydawało? Czy on nakazywał wycofanie amerykańskich doradców, żeby uziemić afgańskie lotnictwo, za, zabierając mu główną przewagę strategiczną w, walka, w walce z talibami? Tak? Czy ten realizm i pragmatyzm nakazywał przyniesienie wszystkiego na lotnisko, w Kabulu, przez co zginęło w ataku 13 żołnierzy? Czy realizm i pragmatyzm nakazywały Bidenowi decyzję nieprzemyślaną bez odpowiednich danych wywiadowczych o ataku odwetowym za ten atak, w którym zginęli amerykańscy żołnierze? W konsekwencji zginęli niewinni Afgańczycy, niektórzy z nich, którzy pomagali. Ten, więc, więc mówienie, że to było realistyczne i pragmatyczne, to jest trochę tak jakby lekarz, który podczas rutynowej jakiejś operacji wycięcia wyroska robaczkowego zabił pacjenta, a potem powiedział cóż, musimy być realistami. Brutalna prawda jest taka, że wszyscy w końcu kiedyś umrzemy, prawda? Więc nie zapominajmy i pewnie będzie tak samo z tym admirałem Schönbachem. On też stanie się bohaterem realistów, powiedzą, no cóż, lepiej mówić tak prosto w oczy, niż tam mydlić ludziom oczy, że są jakieś sojusze, że jest jakieś NATO, że jest jakieś alianse, że jest jakaś wspólnota Zachodu, prawda? Tak, to jest realne rozpoznanie interesów, przyjęcie Gruzji do NATO na przykład nie jest w naszym interesie, tak? Ale znowu to jest następny. Partacz, ukrywający się za realizmem, tak naprawdę, tak? bo on nie ma w tej chwili wyboru, tak? no bo to Niemcy doprowadzili do sytuacji, że są energetycznie uzależnieni od Rosji, że coś takiego jak suwerenna niemiecka polityka w tej chwili zawsze będzie więźniem kurka gazowego Putina, którą będzie nad głową tych niemieckich polityków trzymał. Czy to jest, że tak powiem, polityka siły, realpolitik? To, to, to jest wzorcowy polityk, który taką politykę e, prowadzi. I tak samo, jeżeli już mówimy o Rosji, musimy sobie przypomnieć, o polityce Bidena, tak? Że przed lipcowym szczytem w Genewie ta sytuacja jak wyglądała. Nord Stream 2, prawda, zawieszony, tak? Wewnętrzne, że tak powiem, problemy Putina. Gospodarka, która coraz bardziej się chwieje. Ludzie, które, rankingi popularności, o ile im wierzyć w Rosji, ale rosyjskie rankingi popularności, jak porównamy, że tak powiem, kamienie do kamieni te same, czy jabłka do jabłek, tak? Spadające poparcie Putina i pewnie taka sytuacja, w której po prostu mimo tego, że on kontroluje to państwo. Autorytarnie, to kolejna jakaś eskapada wojskowa, tak jak te, te, czyli innymi słowy, te, które przyniosły największe koszty Syryjska, czy, czy Donbaska, czy Krymska, byłaby przyjęta przez ludzi jako kolejne zwiększanie kosztów dla państwa, które też już i tak już się chwieje w podstawach. I to jest przed lipcem, prawda, w 2000, 2021 i spotkaniem Bidena w Genewie. I, to, I teraz trzeba pamiętać o tym: to jest ta sytuacja, w której przychodzi Biden i mówi: Ja to wszystko naprawię, prawda, ja tutaj zrobię jakiś wiek że tak powiem poukładam te klocki lepiej, nie tak jak Trump, który się pokłócił z Niemcami, to było bardzo nieskuteczne, ja to zrobię dużo lepiej. I oczywiście spotyka się w Genewie i przynosi w pierwszy, pierwszy, pierwszym krokiem w relacjach z Putinem jest przyniesienie mu pre prezentu, zdjęcie sankcji na Nord Stream 2. I potem jak dostaje prezenty Putin, tak samo jak dostawał prezenty od administracji Obamy w 2009 roku w postaci resetu, w postaci inwestycji amerykańskich, pojawia się e, eskalacja, tak? pojawia się eskalacja, agresja. No doskonale mówi administracja amerykańska, Antony Blinken i ci wszyscy inni idioci. Doskonale, że otwarliśmy wcześniej kanały komunikacji, bo dzięki temu możemy uniknąć konfliktu, który będzie wynikał z nieporozumienia. Tutaj nie ma żadnego nieporozumienia. Putin doskonale rozumie waszą grę i doskonale wie, jak was trzeba rozgrywać, tak? I właśnie rozgrywa was tak, że robi eskalację, spotyka się z wami i mówi, co mi koledzy dacie, żebym ja już nie był złym chłopakiem, prawda? Eee, I teraz... I tak samo Biden może teraz zwalać wszystko na brak jedności NATO, ale to przecież on. Chciał wszystko uzgadniać z Niemcami. To był pierwszy błąd podstawowy, ale zarazem pierwsze założenie, które miało go odróżnić od Trumpa, jego polityki. Unia Europejska, pamiętacie te artykuły, które cytowałem też na tym kanale. Idź, Joe, prawda, mówi von der Leyen i Charles Michel. Idź do tego Putina i go tam pozamiataj. Zaoraj go w naszym imieniu, w imieniu wolnego. Jaka była atmosfera. Festiwal miłości, takich słów do, dosłownie ee, używano. Natomiast paradoks całej tej sytuacji przecież polega na tym, że to właśnie ten multilateralizm Bidena, który też znowu nie za bardzo będzie do pogodzenia z tą realistyczną power politik, geopolitik i realpolitik, tak? bo multilateralizm to też jest abstrakcyjna tak naprawdę idea, to właśnie ten multilateralizm Bidena, ta chęć uzgadnienia wszystkiego z Niemcami, tak naprawdę, i to, i to jest tutaj paradoks, bardziej rozbija na to, niż unilateralizm, który stosował Trump. Porozumiewania się tylko z tymi, którzy się co do podstawowych kwestii zgadzają z nim i z jego polityką, prawda? Czyli i, i teraz to jest ciekawe, tak? Jak Trump, jak Trump pokazał to w sytuacji tego JCPOA, czyli tej umowy z Iranem, nie było problemu, żeby wyizolować Niemcy i Francję. Oni mogli sobie mówić, że oni będą alternatywną politykę wobec Iranu, że oni z tej umowy nie rezygnują, że oni będą dalej prowadzić. Ale co się okazało? Bez udziału USA ten blef Francji i, i, i Niemiec okazał się bezwartościowy. To dopiero mówiąc, że to jest wspólna polityka Zachodu, która z Niemcami musi być uzgodniona, Biden tak naprawdę dał Niemcom siłę i to sprawiło, że polityka zachodu dzisiaj to jest tak naprawdę zakładnik polityki niemieckiej. Mam nadzieję, że rozumiecie o czym, o czym mówię. Zresztą to o czym powiedziałem przed chwilą, czyli ten festiwal miłości w Brukseli, Bidena z eurokratami, von der Leyen, Charlem Michelem i tak dalej, porównajcie sobie z tymi doniesieniami, które nie wiem czy są prawdziwe, że Olaf Scholz odmówił spotkania z Bidenem, tak? Czyli już nie tylko Putin widzi po pierwsze słabość Bidena, a poza tym Scholz się zastanawia, a co ty nam jeszcze możesz dać w naszych relacjach z Rosją? Ja już sobie załatwiliśmy ten podstawowy interes, prawda? A może ty będziesz chciał zmusić nas do czegoś, czego my nie chcemy, żeby zbyt ostro odpowiedzieć, prawda, na jakieś rosyjskie e, przejawy agresji, a my sobie tego nie życzymy i to ty będziesz nas musiał teraz o to e, prosić, tak? Czyli to, to jest taka sytuacja, w której Biden szuka jedności tam, gdzie mm, jej nie ma, a Trump szukał po prostu skuteczności i te działania Trumpa okazywały się Skuteczne. Gdyby Trump uderzenie na rosyjskich najemników z Syrii chciał uzgodnić z Niemcami albo z Francją, to by nigdy do niego nie doszło. Tak jak zresztą każdej inicjatywy, prawda? Eee, e... I, i, I to jest też problem, że nałożenie tych sankcji nowych na Nord Stream 2 byłoby presją także na Niemcy, żeby te zmieniły swoją politykę. A w tej chwili właśnie ta postawa Scholza, jeżeli, jeszcze raz, jeżeli to jest prawda, bo to są nieoficjalne doniesienia i Niemcy chyba nawet zaprzeczyli oficjalnie, że tak nie było takiego e, zaprzeczenia, no ale spotkania póki co nikt nie ogłosił, więc, więc taka jest sytuacja. Natomiast ta postawa Scholza, jeżeli jest prawdziwa, pokazuje też wzrost bezczelności, nie wiem, że oni mają poczucie, że mogą mieć ciastko i zjeść ciastko, mogą wszystko sobie wynegocjować. Teraz i to oni są rozgrywającymi w sytuacji y, Zachodu. A gdyby Amerykanie zablokowali Nord Stream 2, no to musieliby w jakiś sposób do tego też się y, dostosować. I, I taka jest y, prawda w tej sytuacji. Dobrze, na koniec, moi drodzy. Po tej lekkiej tyradzie, przepraszam, mam nadzieję, że nie przeszkadza wam moje wzburzenie emocjonalne tą sytuacją, ale tak mam, kiedy czuję, że mam rację, a jednocześnie mnie denerwuje rzeczywistość. Dobrze. Jakie jest prawdopodobieństwo inwazji? I Tutaj przechodzimy do tej kwestii, który, której pewnie będzie najwięcej spekulacji z mojej strony. Więc moja, moja diagnoza jest taka i moje przewidywanie. Oczywiście ono może się nie spełnić, ale ja lubię robić przewidywania, bo jak się sprawdzają, to znaczy, że coś tam miałem pojęcie o czymś, a jak się nie sprawdzają, no to czegoś się też nauczymy. Więc moja, moje przewidywanie jest raczej takie, że w najbliższym czasie takiej inwazji na pełną skalę nie będzie. Znaczy wydaje mi się tak, że Putin nie wycisnął do końca jeszcze tej cytryny eskalacyjnej i ma po pierwsze pole do manewru, żeby dalej upokarzać Bidena, bo wydaje mi się, że Putin ma świadomość tego, że on cały czas osłabia wizerunkowo Bidena, ale też tak realnie osłabia Bidena, bo każda kolejna rozmowa z Putinem, który, który trzyma jakby Bidena na smyczy, a tą smyczą oczywiście jest ta groźba zaatakowania Ukrainy, wzmacnia, sprawia wrażenie, że nie tylko Putin jest równoprawnym partnerem, co jeszcze nie dawno mógł, że Rosja była upadającą potęgą i cały czas jest faktycznie upadającą potęgą, ale wizerunkowo stała się równo, równoprawnym rozgrywającym na scenie międzynarodowej. tak? E, więc ma jeszcze manewry do tego, żeby upokarzać, żeby zdobywać kolejne koncesje ewentualne i może tą sytuację jeszcze przeciągać. Szczególnie wydaje mi się, to, to co mówię jest prawdopodobne, że jeżeli celem jego jest nie tylko Ukraina, na pewno nie jest jego celem tylko Ukraina, ale też erozja NATO, rozbijanie konfliktów na na przykład pomiędzy Niemcami, państwami bałtyckimi, Niemcami yy, poszerzanie tych konfliktów, nie rozbijanie konfliktów, tylko rozbijanie ewentualnej jedności, chociaż trudno o tej jedności dzisiaj w ogóle mówić. Yy, to. Zbyt szybka inwazja nie miałaby sensu. Tak? Dlatego nie miałaby sensu, bo by zjednoczyła. Po pierwsze, byłby ten motyw, o którym tam wielu mówi, i on jest oczywistością, że zwiększyłaby nastroje antyrosyjskie wśród społeczeństwa ukraińskiego. No, a z drugiej strony połączy taka, to, co, co mówi Biden. Jak to już będzie takie walące po oczach, prawda, rozlew krwi, no to my będziemy musieli coś zrobić. Zróbcie tak, żeby to było takie. A to nie wiadomo, czy to Rosjanie, czy to w sklepie sobie kupili te karabiny. Nie, nie trudno powiedzieć, prawda? Sytuacja jest zmienna i niejasna. Jak zrobicie tak, to będzie, wszystko, to będzie wszystko w porządku. Natomiast taka inwazja otwarta, wojna pomiędzy Rosją, państwem Rosja, a państwem Ukraina, byłaby czymś, co można mogłaby zjednoczyć NATO przeciwko, przeciwko Rosji do pewnego stopnia, przynajmniej, tak? Jak mówi główny analityk Chatham House, Giles, to jest też ciekawe, bardzo Rosja ma wiele innych opcji, by zaatakować Ukrainę bez przekraczania jakichkolwiek granic. I to jest ważne, co on powiedział. Kiedy USA ściśle wiążą groźbę konsekwencji z lądową inwazją na Ukrainę, to pozostawia wszystkie łatwiejsze opcje Rosji otwartymi. To jest to, co, o czym powiedziałem. Tak, czyli Biden stworzył menu. Tak zresztą jak zrobił to po, po tej sytuacji w Genewie, kiedy powiedział Putinowi tych celów nie możesz atakować cybernetycznie, bo one są ważne dla USA. Więc mu dał takie menu. I mówi: Tutaj masz menu, że tak powiem, to będzie złe źle, ale pozostałe możesz atakować, a poza tym, jakbyś jeszcze nie wiedział, które elementy infrastruktury krytycznej są dla nas ważne, to są właśnie, to są właśnie te. Więc Biden dał Putinowi do ręki menu, co może zrobić, żeby ewentualnie tak. Natomiast rzecz, która się przejawia w tym, o czym ja mówię od początku tego konfliktu, od zeszłego roku i o czym mówiliśmy też z Grzegorzem Koczyńskim, kiedy gościł tutaj na tym kanale, ona oczywiście teraz odgrywa coraz mniejszą rolę, bo ta groźba jest coraz bardziej realna. Natomiast mi nie daje spokoju to, jaką rolę USA i generalnie Zachód odgrywają w tworzeniu tej wojennej paniki, w mówieniu. Pamiętacie, w listopadzie mówiliśmy o tym, że to amerykańskie służby i wycieki do amerykańskich mediów spowodowały, że y, zaczęły się pojawiać te informacje, że za chwilę może być inwazja Rosji na Ukrainę. Ukraińcy na początku mówili, że z ich informacji y, nic co nie wynika, że to jest jakaś rosyjska prowokacja. Potem chyba zostali poinformowani przez Amerykanów, że należy o tym myśleć inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo Biden, który mówi teraz, gdyby miał zgadywać, to Putin wkroczy, prawda? Nie mówiąc na przykład, że y, mam nadzieję, że nie wkroczy, albo że nie powinien wkroczyć, bo zapłaci wysoką cenę. Ja wydaje mi się, że ten. E, ostatnio w artykule Wall Street Journal znalazłem, też macie w linku, gdybyście chcieli sobie to przeczytać, e, link do tego artykułu pod, w opisie filmu, przepraszam. E, takie, takie zdanie. Ukraińcy nieformalnie w rozmowach z zachodnimi sojusznikami, w tym USA, wyrazili obawy wobec retoryki sugerującej, że rosyjski atak jest nieuchronny. Czyli, że Ukraińcy widzą, e, że... E, to może być też element presji na Ukrainę, rozmontowywania w, 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 za pomocą narastania napięcia też w polityce wewnętrznej państwa ukraińskiego od środka, gdzie ta groźba musi być realna, ale jednocześnie niekoniecznie musi być spełniona, żeby odnieść e, swój e, skutek. Alekser Reznikow, minister obrony, no to chyba Wall Street Journal mówi, albo w jakimś innym wywiadzie, ale nieważne, ja to cytuję z artykułu Wall Street Journal, tak? Stwierdza, że wojenna historia może uderzyć w ekonomię Ukrainy. Nasza gospodarka się rozwija, ale jeśli dalej będziemy siać pani Rozsiewać te groźby, może dojść do histerii. Tak? Mówią, mówimy o scenariuszach, gdzie np. coraz częściej Ukraińcy wypłacają pieniądze z banków. Wiemy, jakie e, taka panika, jaką może spowodować ten. Więc teraz e, dalej spekulując. Wydaje mi się, że scenariusz, w którym presja na Ukrainę rośnie. E, Gospodarka jakby jest zagładzana, tak? bo to będzie takie obkurczanie się państwa e, ukraińskiego i w pewnym sensie obcinanie wszelkich nadziei na jakiekolwiek jego modernizacyjne aspiracje. To państwo dalej będzie istniało, ale będzie jakby gniło w pewnym sensie od środka bez żadnych widoków, także zachód, że tak powiem, zostanie od Ukrainy, odizolowany, bo Putin pokaże, że zobaczcie, póki Ukraina gnije, to zostawiamy ją w spokoju, nie ma przelewu krwi, prawda, i tak dalej e, i tak dalej. Poza tym takie gnicie tego ukraińskiego państwa oczywiście może spowodować zmianę w antyrosyjskich nastrojach. To znaczy ja na tyle, że tak powiem, to jest taka teza, którą stawiam, ale nie wiem na ile ona jest wiarygodna, bo wiem, że nie, też nie, nie, nie obserwuję tak blisko polityki ukraińskiej, no ale wydaje mi się to logiczne. tak, To znaczy, że jak politycy ukraińscy, którzy mają frazesy pełne, mówię usta pełne, może nawet nie frazesu, bo frazes sugeruje, że oni w to nie wierzą, ale, ale haseł dotyczących wolności, niezależności, antyrosyjskości i tak dalej, jednocześnie okazuje się w oczach ukraińskiego społeczeństwa niekompetentnymi zarządzający, zarządzającymi, no to może się okazać, że to będzie perspektywa, która może dać jakiś napęd polityczny komuś, kto będzie opiecywał e, współpracę z Rosją, na przykład, itd. Tak tak Mówię, realność tego, i jaka to jest perspektywa czasowa, jak szybko te obecnie antyrosyjskie jednak nastroje mocno mogą się zmienić, tego ja nie jestem w stanie e, stwierdzić. Tak? E, I warto też pamiętać o tym, że taki scenariusz nie jest koniecznie lepszy, prawda? To znaczy, tak jak powiedziałem, on może doprowadzić do dalszego usypiania Zachodu. Putin może jakiś kawałek sobie dla siebie wziąć, pokazać, że znowu, tak jak z Krymem, Krym, gdzie się jest traktowany jako fakt dokonany, tak? Może następny kawałek weźmie Putin albo w jakiś sposób umocni władzę w Donbasie i tak dalej. Więcej jest scenariuszy, o tym różni ludzie piszą, ja się tym nie będę teraz zajmował, tak? Natomiast, że ten scenariusz nie jest koniecznie lepszy, no bo stworzenie... Stworzenie z Ukrainy czegoś na wzór państwa kompletnie uzależnionego od Rosji w dłuższej perspektywie, stworzenie z niej Białorusi, no, stwarza pytanie, po co Putin sięgnie dalej, tak? Bo zakładanie, że on ma jakąś taki limit, prawda, swojego, jak, jak, jak piszą ci tak zwani realiści, że Putin myśli o Ukrainie, że to jest bliska zagranica i że to jest blisko połączone i że on tak, ale to już po inne kraje on nie sięgnie, już, już państwa bałtyckie już, już o nich tak nie myśli, o Polsce już tak też na pewno nie myśli, prawda, bo, bo po prostu od jest. Realistą, cokolwiek. Tak? Więc, więc, więc pojawia się wtedy pytanie: jak Ukraina zostanie w ten sposób unieszkodliwiona, w ten sposób uzależniona od Rosji, nie będąc też tą modernizacyjną alternatywą dla modelu autorytarnego moskiewskiego, putinowskiego no to wtedy pytanie, jakie będą następne cele geopolityczne. Więc mówię, że taki scenariusz nie jest koniecznie długofalowo wcale lepszy, chociaż oczywiście każdy z nas instynktownie myśli o tym, że w tej chwili znajdujemy się w takiej sytuacji, w której za wszelką cenę chcemy uniknąć wojny. Także Milton Friedman, twór, George Friedman przepraszam z Geopolitical Futures, ta jakby jego firma, która zajmuje się prognozami, te prognozy się często sprawdzają, ja szanuję je, że nie projektuje, Pełnowymiarowej wojny. Oni też mają to do siebie, że mówią po prostu, co myślą, że się wydarzy, i w wielu przypadkach to się spełnia. Nie mówią, że jest wiele opcji i trudno powiedzieć. Dobrze. To, co jeszcze chciałem powiedzieć, to jest to, że dla. Racjonalne z mojego punktu widzenia jest to, nawiązując do tego, jaką rolę w tworzeniu wojennej histerii, ten element, który mnie niepokoi, odegrają, odgrywają USA, e, urzędnicy Biden i media, także te liberalne sprzyjające Bidenowi, że granie na wojenną historię może być racjonalne, no bo oczywiście, dokonując pewnych ustępstw, po pierwsze, Biden będzie mógł pokazać, jeżeli stworzy ten, jak to się mówi po angielsku, brinkmanship, znajdujemy się na krawędzi, prawda, i teraz on. Prawda, shuttle Diplomacy wsiada do Air Force One, leci, jest spotkanie, przybijają piątkę z Putinem i mówią: O, pogodziliśmy się i wszyscy zapamiętują ten moment, prawda, jak tam spotkanie breżniewa Chruszczowa z kimś tam, prawda, nieważne, z karterem. E, oczywiście nie Chruszczowa, tylko Breżniewa z karterem i tak dalej. 77 rok, tak samo, 2022 udało się uniknąć, więc Biden przyniósł pokój. Po drugie, jeżeli ten pokój będzie związany z jakimiś istotnymi ustępstwami, na, temat, na przykład na temat wschodniej flanki NATO, tak, czy innych innymi kwestiami, no to Biden będzie miał uzasadnienie. No to są ustępstwa, ale uniknęliśmy katastrofy, uniknęliśmy hekatomby, uniknęliśmy e, wojny. Natomiast mówiąc o tym, że ja tego nie przewiduję, to trzeba pamiętać o jednej rzeczy. po dwóch, dwóch rzeczach, albo właściwie jedna rzecz, albo w dwóch aspektach. Reset poprzednio. Doprowadził w 2009 roku do agresji w 2014 roku. Oczywiście ten reset był kontynuowany, w 2011, 2012, y y y y ocieplanie stosunków, relacje, bud próby budowania relacji ekonomicznych itd., itd., itd. itd. Teraz to wszystko wydaje się przebiegać dużo szybciej. Więc w którymś momencie Putin może mieć poczucie, że wiarygodność jego, ponieważ Biden wsadził go moim zdaniem na tą drabinę eskalacyjną, to jego wiarygodność jest uzależniona od tego, czy faktycznie jakiejś agresji dokona. To nie może, znaczy y zagrożenie wojną nie może trwać w nieskończoność, bo w pewnym momencie przestanie być wiarygodne. Jak wszyscy mówią, spodziewaliśmy się inwazji w lutym, tak? Cisza! Na sam koniec uruchomiły się psy. E, więc jest możliwe, że. Ponieważ moim zdaniem Biden jest człowiekiem, który. Pokazały to jego działania w polityce wewnętrznej, który nie umie kalkulować, uważa się zawsze za najmądrzejszego. I w momencie, kiedy ludzie nie chcą robić tak, jak on chce, tak jak Manchin i Cinema na przykład, to on się na nich obraża, obraża się na rzeczywistość. I dla mnie najniebezpieczniejszy będzie moment taki, kiedy Biden będzie oczekiwał, że Putin zrobi A, a Putin zrobi dokładnie coś przeciwnego, i Biden powie, nie, to nie i on się na niego po prostu obrazi. I na pewno to będzie zawierało w sobie jakąś złą kalkulację, jeżeli chodzi o intencje Putina, i wtedy w odpowiedzi takiej, która może być dla Putina zbyt ostra, on stwierdzi, że w tej, jak właśnie na tej drabinie eskalacyjnej wymagana jest od niego, wymagany jest od niego taki krok, żeby Ukrainę po prostu w sposób fizyczny zaatakować. Dobrze, jestem bardzo ciekawy. Co myślicie w sprawie tego odwiecznego pytania, wejdą czy nie wejdą? Co uważacie o tym, co ja powiedziałem? Oczywiście wspierajcie ten kanał, bo troszeczkę obcięto mi zasięgi. Mam nadzieję, że to Wam się podobało i do zobaczenia już wkrótce.